Siemaneczko, jestem Rawczyc i witam Was w kolejnym nagraniu. Dziś zajmujemy się kolejnym montem, którego będziemy próbować ujarzmić. Dziś padło na Water Buffalo. Z racji, że w ostatnim odcinku próbowaliśmy zdobyć Lecha, i akurat tego Lecha kupiłem za 18k na serwerze Bona. Średnia cena waha się między 20k akurat na tym serwerze. Jak zdobyć? Jak wykopać tego nierobaczka, tą pijawkę. Jest to wszystko pokazane w ostatnim odcinku. Dziś wybieramy się na spacer i będziemy szukać Water Buffalo. Generalnie sam nie wiem dokładnie, gdzie to można znaleźć. Wiem jedno, zawsze jak biegałem tutaj po tych bagnach wokół Venore, spotykałem całkiem sporą ilość tych oto wodnych bizonów, wodnych bawołów, nie bizonów. Także kochani, zaczynamy, lecimy i szukamy po prostu. Pobawimy się, nie będę tutaj wszystkiego tak ładnie na tacy wam pokazywał, jak zawsze to robię. Sam jestem ciekaw, gdzie mogę znaleźć. Wiem, że ostatnio na Relani próbowałem go ujarzmić, ale niestety się udało. Także kochani, ryzyko na pewno jakieś jest. Wiem, że na 1000% gdzieś w okolicach dragonów w Venore na tych bagnach ostatnio sobie tutaj biegał, ale my sobie polatamy, poszukamy. Szczerze, tutaj widziałem go ostatnio, ale może przebieg gdzieś dalej. Marszałów, to nie to, to nie to. W sumie mógłbym się bardziej przygotować. Ale ostatnio osoba mi napisała: Raf, czy te twoje odcinki są takie krótkie? Jest, pierwsze Water Buffalo to jest drugi? Drugi, trzeci, także kochani, zapamiętajcie sobie tą miejscówkę i próbujemy ujarzmić. Pierwsza pijawka. Nic, zignorował mnie. Znikł mi, nie udało się. Ale na szczęście znikł nam tylko i wyłącznie ten bizon. Drugi nam uciekł. Nie fajnie. Na szczęście mamy tutaj dwa kolejne. Bum, znikł. Ale póki co, pijawka nam nie znika. Blisko. Dalej jest nieugięty. Może spróbujmy innym robaczkiem. Znikł. Nie ma go, nie ma. Ale na szczęście same pijawki nam nie znikają. No to tyle dobrze, że nie jesteśmy w plecy 20k, ale widzicie. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Przybiegnijmy sobie teraz może gdzieś tutaj w dół, w górę. No bo one są naprawdę tak chaotycznie porozstawiane po tej mapie. Także więc z tego one nie respią się niestety w konkretnych miejscach, albo ja po prostu o tym nie wiem. Dobra, może pociśnijmy sobie na dół. Kurczę, odcinek miał być naprawdę bardzo krótki, a wyjdzie no przydługawy. Ale to nic, to nic, to nic nie szkodzi. Powyżej 10 minut mogę dać swoje reklamy na Google, na film. Bo to przecież hajs z YouTube'a musi się zgadzać, nie? Dobrze, że zamarzenia nie każą. Dobrze, założmy sobie jeszcze bożki. Tutaj też na dole gdzieś powinien być. Ale nie ma. Jest, tutaj jest kolejny resp. Water Buffalo. Kolejne trzy sztuki. No wydaje mi się, że teraz powinno nam się udać. Hop. Nie udało się. Nie udało się. No przecież ja w to nie wierzę. To tylko chyba moja osoba, moja persona ma takie problemy ze złapaniem jakiegokolwiek mounta. Ci, którzy obserwują mnie od dłuższego czasu, to pewnie pamiętają, jak kiedyś próbowałem sobie osiołka ujarzmić i chyba straciłem z 20 bugów of apple size. Dobra, kolejna miejscówka z Water Buffalo. Hop, nie udało się. Nie udało się, what? O, i znikła nam pierwsza pijawka. Hop, nie no, naprawdę jestem w szoku. Ale na szczęście tych tutaj bawołów jest coraz więcej, jest naprawdę sporo, także
coś się dzieje. Ja w to nie wierzę. Lecimy dalej, no nie poddajemy się, no miejmy nadzieję, że... Miejmy nadzieję, że nam nie znikną jeszcze te dwie pijawki. Bo to byłoby szczerze komiczne, no i wręcz bym powiedział, że nieopłacalne. Kolejny Buffalo znikł. Aha, tak i tak tędy nie przejdziemy, dobra. No nie fajnie, nie fajnie. Kto by pomyślał? Za chwilę naprawdę obiegniemy te bagna wzdłuż i wszerz. Z mizernym skutkiem. Kochani, napiszcie w komentarzu, jak wam się udało to zdobyć. Jeszcze podejdźmy może sobie tutaj, bo z tego co zauważyłem, to właśnie te bawoły są bardziej rozstawione po brzegach terenu. Jesteśmy obok El Fortes, starej legendarnej miejscówki. Nie no, śmiesznie, śmiesznie, naprawdę śmiesznie. A powiedziałem sobie, a mam 5 minut, nagram sobie szybki odcinek, 2 minutki będzie z głowy. Bo teraz mam taką zasadę, że w każdy wtorek, czwartek i sobotę, żeby był nowy odcinek. Ale nie zawsze to się udaje, no bo jak sami dobrze wiecie, nie samym graniem człowiek żyje. Dobra, kolejny Water Buffalo. Proszę cię, daj się złapać. Kolejny mnie zignorował. Olał mnie. Olał mnie. A to szmaciarz jeden. Dobra, może wrócimy i zrobimy jeszcze raz tą rundkę w drugą stronę, bo ja sam się szczerze tego nie spodziewałem, że tak to będzie wyglądać. O, kolejna miejscóweczka. No widzicie, że tych falosów jest naprawdę sporo. Blow, bellow. Za chwilę może sobie przyspieszę to i dam taki napis 2 hours later. No i jesteśmy obok wejścia. Na samym wstępie o tym nie wspomniałem, że zaczynaliśmy swoją przygodę na południowym wejściu, wyjściu z Venore, wejściu południowym, południowa brama. I robimy drugą rundę, no nie spodziewałem się tego. Ale cóż, jak to niektórzy mówią, kto nie ma szczęścia w interesach, to ma szczęście w miłości. Dobra. We'll be right back.
Powiem szczerze, że jestem zawiedziony. Jak nazwać? Niby mamy respę razy dwa, ale... Te bizony coś nie chcą się respić. Ani słychu, ani śladu. Ostatnia rundka, no na to wyjdzie, że chyba będziemy musieli za jakiś czas podejść drugi raz do nagrywania tego odcinka. No jak możecie zauważyć, no... Jako taki mount for fun dla mniej zamożnych graczy, no to na pewno nie polecam. Ale też tak naprawdę, no nigdy aż takich problemów nie miałem. Ajajaj. No powinien tutaj być jakiś resp, bo pamiętam. A dupa, nie ma żadnego stwora. Że tutaj między tymi skorpionami bujały się. Water Buffalo, ale nie ma ich. Kolejne Water Buffalo. Nic. Kolejne podejście. Już normalnie nie mam sił do tego. Jest! Udało się. Po 25 minutach biegania udało się zdobyć ten syf. Mogę powiedzieć tylko jedno. Naprawdę nie spodziewałem się tego, że to tak będzie wyglądać, że tak dużo czasu stracę zabieganiem za jakimś śmiesznym, śmierdzącym bizonem. No ale dobra, ja na pewno powycinam ten odcinek, bo to nie ma sensu, by ten odcinek w ogóle trwał tyle minut. Jeśli ja tutaj tylko i wyłącznie biegam i już sam w sumie nie wiem, co mam robić. Ale dobra, no niech to będzie przestroga dla innych, którzy myślą, że raz, dwa zdobędą tego oto monta. Jeszcze zobaczmy, jak on się prezentuje w ten oto sposób. Spójrzcie, tak? Nie no, naprawdę, kochani, musicie zostawić suba za taką mękę, łapeczkę. No i napiszcie komentarz w komentarzu, czy wy również tak samo jak ja się męczyliście. Jeśli gracie na bonie, no to napiszcie do mnie, mam do rozdania jednego lecha, akurat został to
dam jednemu ochotnikowi. Także kochani, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Na razie. Hej, cześć.